Wygląda na to, że rotmistrz kawalerii Wojska Polskiego, współzałożyciel tajnej Armii Polskiej i żołnierz Armii Krajowej Witold Pilecki zostanie uhonorowany przez władze naszego miasta. O odpowiednie do usług upamiętnienie bohatera już od dłuższego czasu zabiegał w naszym mieście Klub Prawa i Sprawiedliwości, który chciał, aby jedna z ulic naszego miasta nosiła imię rotmistrza. Otrzymaliśmy dzisiaj wśród materiałów naszych obrad też piękną publikację, raport Witolda Pileckiego. Otrzymaliśmy też list od pani Małgorzaty Kupiszewskiej, prezesa Fundacji Zwycięska Misja. Poinformowała podczas środowej sesji Rady Miejskiej Irena Schabińska, zapytując, czy w związku z tym pismem, które wpłynęło tutaj na ręce pana przewodniczącego i na nasze ręce, taka dyskusja nad tym, by nadać imię Witolda Pileckiego jakiemuś ważnemu miejscu, czy ważnej ulicy w Suwałkach, czy ta dyskusja powróci, czy państwo zamierzacie rozpocząć pracę nad tym. Według radnej Witold Pilecki zasługuje na to, aby jego imię widniało na ulicznych tabliczkach albo innych ważnych miejscach w naszym mieście. Żeby one nie znalazły się na marginesie naszego miasta, na peryferiach, jak to często bywa, że bohaterowie bardzo ważni dla naszej wojennej czy powojennej historii, bohaterowie z czystymi, pięknymi kartami są gdzieś tam, ich nazwy, gdzie nikt nie mieszka albo gdzie nawet nie ma dobrej ulicy. Prezydent Suwałk zgodził się z radną. Jest też w trakcie lektury wspomnianej książki. Jestem chyba na 67 stronie lektury tej, bo dostałem również tę książkę, raport Witolda. Tam do 100 sobie czytam, chociaż nie jest to dobra lektura, bo opisywanie właśnie pobytu Witolda Pileckiego w Auschwitz i to w obozie koncentracyjnym. Niemniej jednak jest to na pewno postać, która powinna być w tej przestrzeni naszego miasta wyeksponowana. Przedstawiciel samorządu ma nawet, jak się wyraził, kilka pomysłów, które można będzie przekuć w konkretne projekty uchwały Rady Miejskiej.